W roku 2004 rozpoczęto budowę czteropasmowego mostu podwieszanego nad odnogą Mekongu, który miał połączyć prowincję Vinh Long z Kun Ta i zastąpić przeciążoną linię promową. Budowę zaplanowano na 4 lata, a jej koszt oszacowano na 300 milionów dolarów. Po 3 latach, 26 września 2007 roku o godzinie 8 doszło do zarwania części 87-metrowej rampy wjazdowej. Spadła ona 30 metrów wraz z 250 robotnikami. Złom i plątanina lin po zawaleniu mostu w Wietnamie. To koszmarna tragedia. Przez 4 dni ratownicy próbują wydobyć ludzi spod gruzu i złomu. Most miał zostać ukończony w roku 2008. Byłby to najdłuższy podwieszany most w Wietnamie. Rozmiar katastrofy utrudniał działania ratowników. 54 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych. Władze nie znają przyczyn. Rampa była oparta na filarach o numerach 13, 14 i 15. Jedna z hipotez zakłada rozmięknięcie gruntu po silnych opadach i zbyt wczesne rozszalowanie betonowych filarów. Gdy zostało wylane betonowe przęsło, obciążenie wzrosło 3-krotnie. Świadkowie opisują przechył filara numer 14 i pęknięcie przęsła nad filarem 13, który następnie przechylił się i doprowadził do zawalenia całej konstrukcji niczym kostek domina. Projektantów ponoć ostrzegano, że konstrukcja przeniesie jedynie 15% zakładanego obciążenia, ale prace kontynuowano. Nie podjęto też żadnych dodatkowych kroków. Te rażące zaniedbania doprowadziły do największej katastrofy budowlanej w Wietnamie.